Zobacz zdjęcia. 6. Z okazji Międzynarodowego Dnia Psa o sytuacji czworonóg w stolicy rozmawia z mieszkańcami miasta Patryk Jaki. Kandydat na szefa ratusza zapowiedział wdrożenie 5-punktowej strategii na rzecz poprawy losu zwierzęt. Patrykowi Jakiemu zależy między innymi na wzmocnieniu ekopatroli w Warszawie. W naszej ocenie takich patroli zwierzęcych powinno być tyle, ile dzielnic, mianowicie 18. Teraz jest ich o wiele za mało. Onymok natomiast pomaga w realizowaniu zapisów ustawy, KTR przy DOIGKM w Sejmie i KTR przy ITO. Tam jest zapis o zaostrzeniu kar za zetęcanie się nad zwierzętami. Przypomina. Kandydat na prezydenta Warszawy chce te wprowadzić bonifikat finansowy dla warszawiak w katerzy za adoptuj zwierzę ze schroniska. Erne szacunki wykazuj przecinek e kosztu utrzymania zwierzęcia w schronisku to około 3000 zł. Z tego WZGL-u chcielibyśmy wprowadzić bon w wysokości 1000 zł dla OSB, katera adoptuj psa czy kota ze schroniska. To opłacić miastu, obni y koszty utrzymania czworonog w, a one te bedem ja y rodzinu zasadnia. W swojej strategii Patryk Jaki wymieni RW nie dwukropek dofinansowania działalności schroniska na paluchu, zwiększenie rodów na darmowe sterylizacje zwierzęte oraz zwiększenie liczby miejsc przyjaznych zwierzętom w Warszawie. Stopyta z film w, quiz dla długodystansowców psy, Patryk Jaki, Warszawa.